Dzień 12 kwietnia bieżącego roku przejdzie do historii Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Politechniki Bydgoskiej dzięki owocnej współpracy z firmą Agroland. Serdeczne podziękowania dla pana prezesa Różniaka za wieloletnią współpracę w ramach laboratorium centralnego z Katedrą Agronomii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Także za wprowadzenie, zachęcenie Uczelni Politechniki Bydgoskiej do najnowszych technologii firmy Mzuri. Współpraca z jednostkami naukowymi jest dla nas niezmiernie ważna, dlatego bardzo dziękujemy Politechnice Bydgoskiej za zaufanie i za to, że tą współpracę z nami podjęła. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękujemy. Rolniczy Zakład Doświadczalny wkracza w nowy okres. Nowy okres, gdzie rzeczywiście będziemy w stanie wykorzystać te wszystkie zalety rolnictwa precyzyjnego i dzięki takiej aparaturze, takiemu sprzętowi będziemy w stanie wykorzystać iż również potencjał glebowy całego naszego gospodarstwa, no i zaplecze naukowe naszych pracowników. Bardzo dziękujemy. Widzimy się dzisiaj w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Politechniki Bydgoskiej, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu do uprawy, do rolnictwa precyzyjnego składającego się z nowoczesnego ciągnika wyposażone w najnowsze technologie oraz agregatu i siewnika do uprawy strip-till. Jest to efekt wieloletniej współpracy między firmą Agroland a Politechniką Bydgoską, gdzie przez wiele lat testowaliśmy uproszczone systemy uprawy, uprawę w technologii strip-till, Mzuri Pro-till. I zdecydowaliśmy się na ten siewnik dlatego, gdyż umożliwia wielopoziomowe podawanie różnych nawozów, umożliwia zmienne dawkowanie nawozów, jak i wysiewanego materiału, umożliwia wysiew czterech różnych materiałów, co jest tutaj niewątpliwą zaletą i pozwala dostosować precyzyjnie nawożenie pod wymagania konkretnej rośliny. Tym samym siewnikiem możemy zasiać nie tylko zboża i rzepak, ale także dzięki unoszonym elementom roboczym możemy zasiewać także uprawy szerokorzędowe, tak jak słonecznik czy kukurydza, także na areale Rolniczego Zakładu Doświadczalnego będziemy w dalszym ciągu kontynuować badania nad uprawą strip-till w technologii Mzuri, tak aby jak najwięcej czerpać z korzyści i rozwoju nowych technologii w uprawie.